No, przykro się rozmawia, mówię o sobie, o drużynie, kiedy się przegrywa mecz, a przed nami 13 godzin jazdy. Na pewno to nie jest budujące. Jeżeli chodzi o sam mecz, no, na pewno rozegraliśmy jeden z lepszych meczy. Zresztą jakoś tak się nam tutaj układa. Nietypowo, że my te dobre mecze gramy na wyjazdach, natomiast u siebie mamy jakieś kłopoty, żeby zdobywać punkty. Gdyby piłce dawano za treść artystyczną, to byśmy na pewno jeden punkt wywieźli. Natomiast w piłce liczą się bramki. Dzisiaj to na dzień dobry w 6 minucie siarka nam strzeliła bramkę. Mimo że do końca próbowaliśmy strzelić wyrównującą, no nie udało się. W końcówce już graliśmy wabank. Graliśmy dwójką, trójką obrońców. Nawet stoper poszedł pod bramkę. No ale na nieszczęście dla nas, a na szczęście dla siarki wynik się nie zmienił. Z gry jestem drużyny zadowolony, z wyniku oczywiście nie i to jest logiczne. Oczywiście mamy inne nastroje niż drużyna Kotwicy, bo wygraliśmy mecz i w piłce nożnej to generalnie nie ma co tutaj oszukiwać, liczą się tylko i wyłącznie wygrani i tyle. Tydzień temu zagraliśmy bardzo dobrze w Sosnowcu, prowadziliśmy 2-0 i przegraliśmy mecz. I nie było w ciągu tygodnia komu się skarżyć, nie było co mówić, tylko po prostu trzeba było się przygotować do dzisiejszego meczu. I myślę, że ciężko popracowaliśmy w tygodniu i dzisiaj chłopcy nagrodę mają w postaci zwycięstwa. Oczywiście nie przyszło ono tak łatwo, jak komuś by się pewnie wydawało, bo ci, którzy byli właśnie na meczu, to widzieli, że drużyna Kotwicy to jest zespół bardzo mądrze poukładany, umiejący grać w piłkę, konsekwentny i musieliśmy na to samo odpowiedzieć. I dlatego tutaj różne mieliśmy momenty. Uważam, że mieliśmy bardzo dobre momenty, w których powinniśmy podwyższyć rezultat i grać spokojniej, ale mieliśmy też i trudniejsze chwile, gdzie no, za dużo nerwowości, za dużo strat. Wiele sytuacji, które Kotwica miała, to były wynikiem no, naszych niepotrzebnych strat i to strat na własnej połowie, a główne nasze założenie to jest właśnie przy naszym sposobie grania, to jest brak strat w ogóle w tej pierwszej fazie rozegrania. A tak tutaj wiele takich mieliśmy trudnych momentów. To świadczy o tym, panowie, żebyście wiedzieli, że drużyna bardzo chce. Myślę, że zauważyliście, że troszeczkę zmieniliśmy tutaj jakby opcję grania. I od drużyny się wymaga, ale też oni biorą większy ciężar na siebie i te straty nie były na pewno spowodowane tym, że ktoś nie chciał, czy z ich niewiedzy piłkarskiej, ale z tego, że po prostu bardzo chcą i są jakby mocno zaangażowani w to wszystko i z tego tytułu są różnego rodzaju straty. Tu jeszcze tylko jedna uwaga, bo nie chciałbym jakby się tutaj przeciągać. Ciężko naprawdę zawodnicy trenują i muszą panowie wiedzieć, że oni idą w pewnym kierunku i tego kierunku nie zmienimy, żeby, nie wiem, ktoś tam na trybunach się to nie podobało, czy komukolwiek, będziemy szli cierpliwie w takim kierunku, w jakim chcemy grać. Zawodnicy chcą tak grać, my takich po prostu będziemy uczyć i trzeba po prostu cierpliwości. I o tą cierpliwość bardzo bym prosił was. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania do trenerów? No nawet w tygodniu nie mówiliśmy specjalnie, że Baran znowu wypadł i kolejny problem z, powiedzmy, ze środkowymi obrońcami, których notabene mamy tutaj mało w kadrze. Jeszcze wczoraj się rozchorował Stefanik, na szczęście jakaś taka choroba, chyba jednodniowy wirus, bo wczoraj w ogóle nie trenował, miał 39 stopni gorączki, ale jak widać to jest twardy chłop, to pewnie po ojcu, bo tutaj dzisiaj naprawdę szacunek dla niego, bo zagrał i zagrał moim zdaniem bardzo dobrze na swojej nowej pozycji. No to widzicie, że nie ma dalej Truszkowskiego, jeszcze Figiel, ale już wrócił Persona, wróci za chwileczkę Figiel, będziemy mogli na pewno jakąś taką większą mieć
penetrację. Z tym, że no nie zapominajmy o tym, że oni wracają po jakiejś tam przerwie i znowu jak wejdą w trening, to muszą chwilę poczekać, bo moglibyśmy ich wstawić, ale najprawdopodobniej byśmy narazili ich na kolejną kontuzję i wtedy to taka by była wańka wstańka i nic by to nie dawało. Dlatego bardzo cierpliwie, bardzo spokojnie chcemy wszystko robić i myślę, że ja i Państwo będziecie jeszcze zadowoleni akurat z tej drużyny. Czyli kiedy wrócili, Mirek Baran, co się wobec nie stało? No Mirek za 2 tygodnie wróci do treningu. No miał, ja nie wiem, ja tak na medycynie się nie znam dobrze, ale opis był taki, że ma nadszarpnięty, żebym się nie pomylił, rozszarpany mięsień brzuchaty łydki. To się stało na meczu z Zagłębiem. I tam grał do końca meczu przecież, tam nic nie wskazywało na jakąś kontuzję.